A teraz zapraszamy do miejsca, gdzie odkrywa się talenty. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu zachęca do swojej oferty na nadchodzący rok szkolny. Teraz oprócz kontynuowanych zajęć cieszących się stałym zainteresowaniem, przyszła kolej na nowe pomysły. Jeśli twoją pasją jest teatr, masz talent plastyczny, kochasz taniec, w twojej duszy gra muzyka i chcesz miło spędzić czas, koniecznie przyjdź do nas. Tak, do swoich zajęć od września zachęca Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu. Są to wszystkie rodzaje tańca towarzyskiego i nowoczesnego, jak również tak zwana turniejówka. Jeśli chodzi o koła teatralne, to proponujemy 3 grupy teatralne, dziecięce i młodzieżowe. Oczywiście również wokal, czyli śpiew solo i 2 zespoły wokalne, dziecięcy i młodzieżowy. Jeśli chodzi o świetlicę, to będzie ona dalej działać, jak również koło dziennikarskie naszej gazetki MDEK, które powstało w zeszłym roku szkolnym, czy w tym roku szkolnym, który mija. Tym razem obok ugruntowanych, regularnych propozycji placówki do poszerzenia swoich artystycznych horyzontów pojawiły się również nowe. Wśród kół plastycznych, gdzie odbywały się dotychczas zajęcia z malarstwa, z rękodzieła, powstanie mała modelarnia. Takie zajęcia modelarskie głównie dla chłopców, bo takie mamy zapotrzebowanie. Chłopcy się garną do tego, żeby porobić coś takiego nie dziewczęcego, nie związanego z rękodziełem stricte, tylko bardziej właśnie z budowaniem czegoś, stworzeniem. Więc takie zajęcia od września powstaną. I z nowości będzie również powstanie koło gitarowe, na które już serdecznie zapraszam. Na pewno będą to 2 grupy, które będą mogły po prostu szkolić swoje umiejętności gry na gitarze pod okiem specjalisty. A tymczasem placówka do swojej oferty jeszcze przed wakacjami zachęca bardzo aktywnie. Dzisiaj na przykład można było skorzystać z lekcji tańca towarzyskiego na warsztatach prowadzonych przez utytułowanych instruktorów, a to dopiero początek. W poniedziałek zapraszamy wszystkie dzieci plastyczne, już mamy właściwie listy zamknięte. Wyjeżdżamy do Aquaparku w Szymocicach na takie podsumowanie plastyczne roku szkolnego. We wtorek zapraszam serdecznie o godzinie 17 na wieczór premier grup teatralnych Czwarta Ściana i Czwarta Ściana 2 wraz z pokazem filmu, który żeśmy nakręcili z młodzieżą. W środę natomiast w Parku Jordanowskim mamy piknik sąsiedzki od godziny 16, występy i różnego rodzaju warsztaty w tutaj bardzo dużym gronie będą się odbywać. W czwartek odbędą się koncerty solistów, które prowadzi pani Ela Biskup i zespołu Miraż oraz Wiraż. W piątek nasze zespoły wystąpią na zamku podczas nocy z duchami, taneczne zespoły, a w sobotę jedziemy z koncertem, jak już od wielu lat się to odbywa, z koncertem wokalno-taneczno-teatralnym do Kornicy na Noc Świętojańską. Pierwsze zapisy trwają do końca sierpnia. MDEK czeka na wszystkich chętnych od 3 do 25 roku życia.